Dzień dobry, panie premierze, witamy bardzo ciepło. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze słyszeć, chociaż mam wrażenie, że jakość połączenia nie jest najlepsza, ale damy radę, mam nadzieję. Panie premierze, jest pan zaskoczony tym, że pierwsza posłanka z klubu Lewicy odchodzi i że przechodzi akurat do Szymona Hołowni? No, za chwilę, jak pani mówiła, będzie można się zapytać pani posłanki, co ją motywowało. No, ale w polskiej polityce to nie są jakieś rzadkie zdarzenia. W polskiej polityce transfery z partii do partii, z klubu do klubu parlamentarnego to rzecz dosyć często spotykana. I zwykle są dwojakiego rodzaju motywacje. Raz, kiedy poseł czy posłanka stwierdzają, że praktyka obecności w Sejmie, kwestie programowe odbiegają od ich wyobrażeń, a dwa, kiedy w sondażach się źle dzieje, to znaczy kiedy ugrupowanie spada w sondażach i wtedy następuje taka naturalna reakcja, żeby się rozejrzeć za innym, ale w przypadku pani poseł to myślę, że są te pierwsze motywacje, czyli kwestia programu i praktyki jego realizacji. Ale trzeba przyznać, że to jest bardzo niezły ruch ze strony początkującego polityka Szymona Hołowni, no bo nie brać udziału w wyborach parlamentarnych, a już mieć swojego pierwszego posła, no to jest ciekawa rzecz. No oczywiście i myślę, że pan Hołownia zrobi wszystko, żeby zbudować przynajmniej koło poselskie, jeżeli już nie klub, no bo klub to znacznie trudniej, trzeba mieć 15 członków co najmniej, dlatego że Hołownia na pewno chce być szefem ugrupowania, które ma reprezentację w parlamencie. To wtedy zupełnie inaczej sytuuje takie ugrupowanie na scenie politycznej. Mhm. Czy Lewica pana zdaniem, panie premierze, ma w tej chwili kłopoty w Polsce? Bo wielu mówi, że właściwie nie wiadomo, o co Lewicy chodzi, że jedyne aktywności, które są podejmowane, no to konferencje prasowe związane na przykład z złożeniem wniosku o wotum nieufności i tak dalej, natomiast tak naprawdę Lewica nie ma takiej swojej tożsamości, z którą ludzie utożsamiać właśnie by się mogli. Zgadza się pan z tą opinią, że jest jakiś problem, nie wiem czy w przywództwie, no ale merytoryczny zdecydowanie, jeżeli nie także personalny. Wie pani, być może były zbyt wygórowane oczekiwania, bo przecież przed wyborami Włodzimierz Czarzasty często powtarzał, że jak Lewica wejdzie do Sejmu, to PiS nie będzie rządził. Otóż PiS rządzi jak rządził, mimo że Lewica jest w Sejmie. Natomiast problem każdej opozycji, nie tylko tej lewicowej, jest to, że dysponuje się ciekawymi rozwiązaniami, projektami ustaw, tylko że nie można ich wdrożyć w życie, bo w Sejmie rządzi arytmetyka. Trzeba mieć po prostu większość. I każda opozycja prędzej czy później przekonuje się, jakie to jest frustrujące. Ma się dobre projekty, ma się dobre pomysły i okazuje się, że nie można ich wdrożyć, dlatego że rządząca większość każdy taki pomysł jest w stanie wyrzucić do kosza. No tak, tylko z czym można podejmować szereg innych inicjatyw poza ustawodawczymi, a tutaj Lewica ewidentnie ma jakiś merytoryczny problem. Ja już nie będę z litości wspominać o kwestiach głosowania w sprawie podwyżek dla posłów, z których później bardzo niezgrabnie się wycofywano. No ale takie bardzo mocne atakowanie Rafała Trzaskowskiego w momencie, kiedy opozycja chyba powinna jednak jakkolwiek być zjednoczona. No i tych przykładów można mnożyć, że właściwie nie wiadomo, o co Lewicy chodzi. Ma pani rację, atakowanie Trzaskowskiego, które miało miejsce już w kampanii wyborczej, no wtedy to było jakoś zrozumiałe, bo Lewica miała swojego kandydata w pierwszej turze, ale teraz atakowanie Trzaskowskiego i sugerowanie, że on jest winien tego, że są kłopoty z oczyszczaniem ścieków i tak dalej, to jest prymitywne i bezsensowne. Natomiast ta kwestia głosowania za Polską, no to jest karygodne z różnych powodów, także i z tych, że przecież Lewica zawsze krytykowała taki błyskawiczny sposób procedowania. Pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie czytanie.
A tutaj włączyła się w ten proceder. Co więcej, nie wykorzystała swojego czasu, żeby wystąpić na mównicy sejmowej. Żaden z przedstawicieli lewicy nie wszedł na mównicę i nie próbował wytłumaczyć, dlaczego będą głosować razem z PiS-em za tymi podwyżkami, co wyglądało na takie prymitywne tchórzostwo. Więc tego się nie da po prostu obronić. No i oczywiście opinia publiczna ma w tej sprawie wyrobiony pogląd. Aktywny, rzecz jasna, dla postępowania lewicy. Panie premierze, ja wiem, że pan zawsze unika odpowiedzi na tego typu pytania jako dżentelmen w polityce. Niemniej jednak spróbuję. Może po prostu trzeba wymienić lidera? Nie, nie, to proszę mnie o to nie pytać. Pani tu będzie miała na pewno wielu obecnych liderów, to proszę ich o to ewentualnie pytać. No dobrze, ale rozumiem, że cały czas ma pan serce po lewej stronie, cały czas pan się przygląda temu, co dzieje się i w klubie Lewicy, i w samym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dlatego pytam, czy pana nie irytuje po prostu obecne przywództwo tej partii? Nie irytuje, natomiast irytuje mnie to, że od dłuższego już czasu nie zbierają się ciała statutowe SLD, to znaczy nie ma zebrań zarządu SLD i Rady Krajowej, a przecież w ciągu ostatnich miesięcy zdarzyły się bardzo poważne rzeczy. Wybory, różne decyzje, które powinny być podejmowane kolektywnie. Więc to, że nie odbywają się posiedzenia ciał statutowych, no to jest sprzeczne z samą istotą partii, która powinna przestrzegać własny statut. A jaka jest przyczyna takiej sytuacji, pana zdaniem? Nie wiem, dlaczego tak jest. Może kierownictwo SLD uznaje, że ten statut sojuszu już ich nie obowiązuje. Według mnie dalej sojusz, dalej SLD ma swój statut i to jest statut, który musi obowiązywać wszystkich członków tej partii. Panie premierze, to kończąc już temat Lewicy, czy jeżeli ona będzie postępować tak jak do tej pory, to masz szansę dostać się do parlamentu przy kolejnych wyborach parlamentarnych w 2023 roku? No, mam jeszcze dużo czasu i ten potencjał, który Lewica ma w Sejmie, to jest bardzo poważne takie nagromadzenie ciekawych lewicowych wartości. A więc myślę, że nie ma problemu chyba z znaczeniu wejścia do Sejmu. No chyba, że po drodze coś się zdarzy. Jakiś rozdźwięk, rozpad. Trudno mi powiedzieć, mam jeszcze bardzo dużo czasu do następnych wyborów parlamentarnych. Panie premierze, a pan patrzy z życzliwością na tę inicjatywę, na to stowarzyszenie Szymona Hołowni? Z ciekawością patrzę na Rafała Trzaskowskiego i jego zapowiedzi dotyczące tworzenia jakiegoś ruchu społecznego. W Polsce nie jest aktywność społeczna zbyt wielka. Raczej mamy kłopoty z taką biernością społeczną, więc wszystkie inicjatywy obywatelskie, inicjatywy społeczne powinny nas nastrajać optymistycznie, że są ludzie, którzy nie chcą być bierni, są ludzie, których interesuje działalność publiczna, więc niech się te wszystkie inicjatywy rozwijają. Natomiast czy one znajdą swój pozytywny finał, no to się oczywiście dopiero okaże. No, partie polityczne czy organizacje społeczne są dotąd, dopóki jest na nich zapotrzebowanie. Jak zapotrzebowania nie ma, no to one kończą swój żywot. To teraz kwestie koalicyjne, bo słyszał pan pewnie i śledzi to, co dzieje się przy ulicy Nowogrodzkiej. Od poniedziałku mamy serię rozmów między Jarosławem Kaczyńskim, Zbigniewem Ziobrą, a Jarosławem Gowinem. Dużo koncepcji jest dotyczących tego, jak rząd Mateusza Morawieckiego, ten nowy rząd, powinien wyglądać. Wiemy, że ma być redukcja ministerstw, pewne oszczędności w administracji i wiemy też, że no bardzo napięte są stosunki, przede wszystkim na linii Morawiecki i Ziobro. Pana zdaniem, czym to się skończy? Bo jak wiemy, Zbigniew Ziobro to przecież jeden z pana ulubieńców.
No tak. No, skończy się tak, jak chce Jarosław Kaczyński, bo pozycja pana Kaczyńskiego jest niepodważalna i nie ma dzisiaj w ugrupowaniach prawicowych nikogo, kto mógłby zagrozić przywództwu Kaczyńskiego. No a jakie Kaczyński podejmie decyzje? No, być może jest zirytowany postępowaniem pana Zbigniewa Ziobry. Zresztą już kiedyś przecież taki konflikt miał miejsce. Panowie się rozeszli, potem wznowili swoją współpracę. Według mnie Jarosław Kaczyński w konflikcie Morawiecki-Ziobro zawsze stanie po stronie Morawieckiego, dlatego że traktuje Morawieckiego jako swój wybór polityczny. Kogoś, kto jest mu całkowicie podległy, jest od niego uzależniony. Polityk, który nie jest w stanie jakby tupnąć nogą i wyzwolić się spod kurateli Kaczyńskiego. No a z Ziobro to Jarosław Kaczyński miał różne przygody. No dobrze, panie premierze, ale prawda jest taka, że Jarosław Kaczyński pewnie z dzisiejszej perspektywy tak to ocenia. Popełnił błąd, układając listy wyborcze do parlamentu, dając tak wysokie i tak dużo miejsc swoim obecnym koalicjantom. No i oni mają jednak, jakby nie było, jakąś kartę przetargową. No, oczywiście liczba posłanek, posłów to jest potencjał, z którego Zbigniew Ziobro chętnie będzie korzystał. Tylko że myślę, że gdyby Jarosław Kaczyński był zagrożony utratą większości sejmowej, to on znajdzie sposób na wyciągnięcie innych posłów i to zagrożenie Zbigniewa Ziobry jest wyolbrzymione. To nie jest tak, że Kaczyński nie ma alternatywy. Gdyby na przykład Ziobro szantażował go, że wycofa z koalicji swoich posłów. No ale mówi się też o tym, że ma być redukcja ministerstw, więc pewnie jak to zwykle o personalia chodzi, choć oczywiście Prawo i Sprawiedliwość próbuje przekonywać o sprawy programowe, ale pana zdaniem, skoro tak długo to trwa i trwać jeszcze będzie, bo wszyscy mówią, że to może potrwać 3, 4 do 5 nawet tygodni, no to o co to toczy się tam ta walka, skoro i tak Jarosław Kaczyński będzie w stanie pod but, jak to się nieładnie mówi, wziąć i Ziobrę, i Gowina? W umowie koalicyjnej, z tego co pamiętam, obydwa te ugrupowania i pana Ziobry, i pana Gowina mają zagwarantowane po dwa stanowiska ministerialne. Teraz ma to być zmniejszone, no więc to budzi naturalny opór. No, nazwiska zawsze odgrywają istotną rolę. To, że ten rząd chce się zmniejszyć, to akurat jest krok w dobrym kierunku, bo rozbuchano go w sposób niezwykły. To w tej chwili jest chyba jedna z najliczniejszych gabinetów na świecie chyba. Ja przypomnę, że kiedy ja obejmowałem urząd premiera, to nasz rząd liczył 16 osób, łącznie ze mną, 16 ministrów. Teraz jest ich chyba 25 czy 26, więc to jest... Ale ponad 100 wiceministrów. Rozbuchać 21, no nawet. No właśnie, więc to jest coś niesamowitego. I to, że Kaczyński chce doprowadzić do zmniejszenia tej olbrzymiej grupy, no to jest krok w dobrym kierunku oczywiście. Natomiast zawsze łatwiej mianować kogoś niż dymisjonować. Więc Kaczyński tutaj ma problem, bo nikt nie chce być dymisjonowany. No tak, to jest prawda. I pytanie też, czy Jarosław Gowin wróci do rządu, jak pan sądzi? Na pewno Jarosław Gowin bardzo tego chce i myślę, że wie, że popełnił błąd, wychodząc z tego rządu, albo też nie idąc dalej. To znaczy, jeżeli już się zdecydował wyjść, no to trzeba było przyłączyć się do opozycji i zmienić układ siły w Sejmie. Wtedy opozycja miałaby być może większość, mogłaby wybrać nowego marszałka Sejmu, a potem w drodze konstruktywnego wotum nieufności wybrać nowego premiera i stworzyć nowy rząd. Tutaj Jarosław Gowin się zawahał i zapłacił za to cenę.
Jest teraz pytanie, czy Jarosław Kaczyński odzyskał zaufanie w stosunku do pana Gowina, czy też woli go mieć poza rządem, żeby nie sprawiał mu kłopotów. Panie premierze, w tej chwili rząd Mateusza Morawieckiego czekają ogromne kłopoty. Mamy oczywiście sytuację związaną z epidemią koronawirusa, mamy sytuację związaną prawdopodobnie za chwilę z epidemią zachorowań na grypę, coraz słabsze wyniki gospodarcze, PKB spadek największy od 1981 roku, rosnąca inflacja, parapodatki, które gdzieś tam już są dokładane lub też podwyższane, deficyt budżetowy, mimo że miał być budżet zrównoważony i można by tak było jeszcze wymieniać. Czy pana zdaniem to jest rząd, który poradzi sobie z tymi problemami i weźmie odpowiedzialność, czy czekają nas wcześniejsze wybory? Bo teorii na ten temat jest wiele. Nie, według mnie nie będzie przyspieszonych wyborów, dlatego że PiS wychował sobie, czy wyhodował sobie własny elektorat, który zapewnia mu możliwość rządzenia. To było bardzo wyraźnie widać w czasie wyborów prezydenckich, kiedy owszem, pan Trzaskowski uzyskał dobry wynik, ale jednak prezydent Duda uzyskał jeszcze lepszy wynik, mimo tych wszystkich afer, tych wszystkich kłopotów. No po prostu jest w Polsce kilka, może kilkanaście, no powiedzmy kilka milionów ludzi, dla których nepotyzm, rozmaite skandale, szastanie groszem publicznym na lewo i prawo, rozmaite afery, wydawanie pieniędzy bez celu, no na przykład 70 milionów pana Sasina, znikające miliony za respiratory, maseczki i tak dalej, że to wszystko nie robi żadnego wrażenia. Ludzie ci uważają, że trafił nam się najlepszy w historii rząd i wszystkie zastrzeżenia natury moralnej, etycznej spływają po tych ludziach jak po przysłowiowej kaczce. Więc nawet jeżeli teraz zaczną się te kłopoty, niektóre już występują, o których pani mówi, to ten elektorat będzie dalej uważał, że wszystko jest w porządku i codzienne wydanie wiadomości TVP, działalność TVP Info będzie w tym utrwalała, więc rząd dojedzie do końca kadencji. Panie premierze, teraz chciałabym jeszcze zmienić temat i zapytać tak pana wprost i po ludzku z troską, czy z tą pensją europosła pan wiąże koniec z końcem? No zdecydowanie. To Ja w ogóle jestem zdumiony, wie pani, jak słyszę, że europarlamentarzysta ma problemy z tym związaniem końca z końcem. Bo nie wiem, czy ja pan wie, dlaczego, nie wiem, a właśnie, ja dobrze, proszę. Proszę, proszę. Słyszałem pana Waszczykowskiego. No cóż, ja wynajmuję mieszkanie w Brukseli, które kosztuje mnie 1400 euro miesięcznie. Jeżeli chodzi o Strasburg, no to trzeba wynająć hotel. Doba kosztuje mniej więcej między 100, 150, 180 euro. No są jeszcze koszty utrzymania oczywiście, ale przy takim niezbyt wybuchanym stylu życia to naprawdę w zupełności wystarcza. Więc ja się nie skarżę, przeciwnie, uważam, że to są bardzo przyzwoite uposażenia i zapewniające bardzo przyzwoite warunki życia. Pensja się kurczy, wcale nie ma takich apanaży, mówi Witold Waszczykowski. Zarobków w wysokości 30 tysięcy złotych za granicą nie można porównać do 6 tysięcy złotych posła w Polsce. No, oczywiście, że uposażenie europarlamentarzysty jest większe niż posła w Polsce, to oczywiste. No, ale też, jak pani widzi, koszty utrzymania są inne. Trzeba pamiętać zawsze, że w Polsce są niższe pensje, ale też niższe koszty utrzymania. Tak, no, tu nie żyje się kosztami z Biedronki, mówi Witold Waszczykowski. Cenami z Biedronki. No 1400 euro za mieszkanie, no to w Polsce byłoby bardzo dużo, prawda? A w Brukseli to jest taka przeciętna cena. Można zapłacić znacznie więcej. No dobrze, ale ta wypowiedź Witolda Waszczykowskiego pana zdaniem jest niesmaczna, czy jaka? Czy szczera po prostu?
Ona jest niestosowna przede wszystkim, bo to nie jest prawda po prostu. No nie wiem oczywiście, jaki styl życia prowadzi pan Waszczykowski, ale na przykład jeżeli chodzi o mnie i o moich kolegów z Lewicy, to nam to zupełnie wystarczy. Dobrze, nie skarżymy się w każdym razie. Panie premierze, to jeszcze na sam koniec o Białoruś chciałam pana zapytać. Tam dzieją się rzeczy no, z jednej strony piękne, patrząc na ten zryw społeczny, z drugiej strony straszne, patrząc na to, co reżim Łukaszenki z protestującymi robi. Czy pana zdaniem polityka Polski wobec Białorusi i polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi jest wystarczająca, jeśli rzecz jasna chodzi o wsparcie tych dążeń wolnościowych? Polska polityka nie ma tutaj wielkiego znaczenia, dlatego że my nie odgrywamy aktywnej roli w przeciwieństwie na przykład do Litwy, która od początku się bardzo głęboko w to zaangażowała. Na szczęście Unia Europejska, gdzie jesteśmy przecież członkiem, no robi to, co może zrobić. Czy można uczynić jeszcze coś więcej? No bardzo w to wątpię, chyba że ci, którzy nadają ton Unii Europejskiej, porozumieliby się z prezydentem Putinem w sprawie jakiegoś pokojowego rozwiązania. Łukaszenko jest zagrożony dwiema kwestiami, które jak do tej pory jeszcze się tak samą siłą nie otworzyły, mianowicie strajkami w przemyśle. Gdyby na przykład nie tylko odbywały się demonstracje uliczne, ale gdyby po prostu wzorem naszego sierpnia chociażby w Polsce te wielkie zakłady przestały pracować, to jest ogromne zagrożenie dla Łukaszenki. I dwa, jakimś wewnętrznym buntem, to znaczy włonienia jakiejś nowej grupy przywódców, którzy przyszliby do Łukaszenki i powiedzieli: słuchaj, mamy cię dość, odejdź, jest pora na zmianę. No ale zdaje się, że krąg polityczny wokół Łukaszenki jest skonsolidowany, jak do tej pory jeszcze żadne takie ruchy nie wystąpiły. Poza tym Łukaszenka nie jest skory do rozmów. Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście. Panie premierze, wiemy też, że Łukaszenka musi spotkać... Łukaszenka, wie pani, Łukaszenka... Bo... Proszę, proszę. Łukaszenka ma... Łukaszenka oczywiście ma historyczną szansę przed sobą, gdyby na przykład poszedł drogą polskiego okrągłego stołu. Ale zdaje się, że on sobie tego nie wyobraża i będzie trwał na posterunku dotąd, dopóki mu ktoś wyraźnie powie i odejdź. Albo demonstranci, albo ludzie z jego otoczenia, albo Putin. No właśnie. Teraz to musi powiedzieć wyraźnie. Łukaszenka niedługo z Putinem będzie się widział, ale a propos Władimira Putina jeszcze właśnie i tego, co się wydarzyło z Aleksandrem Nawalnym. Wiemy, że został otruty jakąś substancją z grupy Nowiczok i wiemy też, że być może zagrożone będzie budowa Nord Stream 2. Pana zdaniem rzeczywiście może to być tak daleko idąca konsekwencja tego zdarzenia, że Nord Stream 2 budowa zostanie wstrzymana? Czy to są bajki? No wszystko zależy od Niemców, od kanclerz Merkel. Jeżeli ona straciła cierpliwość i powie Putinowi: panie prezydencie, my nie możemy tego akceptować i nie możemy z panem współpracować nie tylko w kwestiach politycznych, ale także gospodarczych, no to by oznaczało, że projekt Nord Stream 2 upadnie. Ale jeżeli Niemcy będą dalej ten projekt wspierać, to według mnie on zostanie zrealizowany. A pana polityczna intuicja co panu podpowiada? Że Angela Merkel rzeczywiście tę cierpliwość i tolerancję już straci, czy jednak kwestia, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze, czyli pieniądze i Nord Stream 2 jest ważniejsza? No tam zainwestowano miliardy euro, więc to nie jest takie proste, żeby teraz stracić te pieniądze. To Merkel się musi z tym liczyć, ale jednocześnie musi się liczyć z opinią zarówno wewnątrz Niemiec, jak i z opinią publiczną na świecie. A opinia publiczna jest w tej sprawie jednoznaczna. No nie można uciekać się do takich metod walki politycznej, jak posługiwanie się trucizną. I to niezależnie, czy Putin maczał w tym palce, czy nie. Bo nawet jeżeli nie maczał, to i tak odpowiedzialność polityczna na nim spoczywa za to, co się dzieje. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, panie premierze. Leszek Miller, były premier, obecnie eurodeputowany Koalicji Europejskiej. Państwa gościu. Dziękuję. Pozdrawiamy, dużo zdrowia życzymy. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.